try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. Dzień dobry moi drodzy, witam się z wami z mojego samochodu, jest dosyć wczesna godzina, a ja właśnie podjechałam do Jasumi Białęka, bo tutaj dzisiaj zaczynam dzień i muszę wam powiedzieć, że bardzo się cieszę, że przy Jasumi Białęka jest parking, bo powiem wam, że ja nie znoszę jeździć w różne miejsca, gdzie później mam problem z zaparkowaniem, a tutaj mam podjazd, parking, zamknięty. No, idealnie pod tym względem. No ale dobra, nieważne. To takie małe odejście od tematu. A wybieram się teraz właśnie na zabieg na ciało. Będzie to inny zabieg niż robiłam ostatnio, bo wspominałam wam w jednym z moich daily vlogów, że chcę przetestować też coś innego, żeby mieć porównanie, jak te dwa zabiegi działają na te partie ciała i który jest lepszy, żeby wam też zdać relację. Także za moment wybieram się na zabieg do Jasumi Białęka, zobaczycie co będę robić. Zapraszam was dalej do oglądania. Co my dzisiaj będziemy robić, bo widzę tutaj bardzo fajne urządzenie. Tak, Lavatron jest najnowocześniejszą metodą liftingu skóry bez użycia skalpela, która nie tylko niweluje efekty starzenia, ale także zmarszczki i utratę elastyczności. No super, a przepraszam, że tak przerwę, czy to jest zabieg bolesny? Zabieg jest całkowicie bezbolesny, jedyne odczucie to jest odczucie ciepła. Dobra. Czy można go wykonywać na wszystkie partie ciała? Można go wykonywać na ciało, jak i na twarz. Świetnie. Zastosowanie na ciało to redukcja zwiotczenia po odchudzaniu, ciąży oraz redukcja celulitu. Czyli coś dla mnie, na celulit idealnie. A jak dużo serii trzeba wykonać? 5-6 serii, żeby zobaczyć największy efekt. Raz w tygodniu? Raz w tygodniu. Czy efekt będzie już widoczny po pierwszym zabiegu? Oczywiście, że tak. Skóra będzie napięta, będzie gładka, będzie ujędrniona. Czyli będą efekty takie, jakich oczekujemy. No dobra, słuchajcie, to zabieramy się za zabieg. Zaraz zobaczycie, jak on wygląda. I będziemy go robić oczywiście na moich nogach. Jestem już w domu, wróciłam. Słuchajcie, od razu jak weszłam do domu, to oczywiście zrobiłam sobie gorącą herbatę. Nieprawdopodobne, jak zrobiło się zimno. Jeszcze jak wyjeżdżałam do Jasumi Białęka, to na termometrze pokazywało mi 3 stopnie, ale jak już wychodziłam z salonu, to tylko jeden. Naprawdę, przyszła zima, jest zimno. W domu kaloryfery już troszeczkę odkręcone. Ale słuchajcie, zanim zabiorę się za robotę, i to, co sobie zaplanowałam na dzisiaj, to oczywiście chciałam zdać wam relację z zabiegu, czyli z zabiegu Lavatron, który dzisiaj wykonywałam, nazywany zabiegiem takim liftingującym bez skalpela. No i oczywiście widzieliście, robiłam go na partię uda i pośladki, czyli tak jak ostatnio wykonywałam fantastyczny masaż próżniowy, no to teraz stwierdziłam, że podziałam troszeczkę inaczej, czymś innym, falą, która... Zobaczymy, jaki przyniesie efekt, no bo słyszeliście, to jest zabieg, który również ma bardzo fajnie ujędrniać, ma działać na nadmiar tkanki tłuszczowej, na włókna kolagenowe, ma sprawiać, że ta skóra będzie w takim dobrym, fajnym stanie. A co ciekawe, to jest zabieg, który również można wykonywać na twarz i zdradzę wam,
że też go wykonam na twarz, bo przemiła pani Ania, jak się tylko położyłam na łóżku, od razu mówi do mnie: tutaj moglibyśmy jeszcze trochę na podbródek podziałać, na szyję, w okolicy oczu. A wiecie, jaka ja jestem? Tak, od razu robimy jak najbardziej tak. No ale oczywiście nie wiedziałam jeszcze, czego się spodziewać. No i teraz mogę wam powiedzieć, że ten zabieg był tak przyjemny, że w pewnym momencie, aż mówię do pani Ani, pani kosmetolog, że mogłabym zasnąć. To jest nieprawdopodobne. A dlaczego? Dlatego, że podczas tego zabiegu głowica nagrzewa się i wy też odczuwacie takie bardzo przyjemne ciepło. Myślę, że to jest też idealny zabieg właśnie teraz na ten okres jesień-zima, kiedy potrzebujecie się nieco rozgrzać, więc ten zabieg na pewno fajnie na was zadziała. Ale co chciałam wam powiedzieć, to to, że przede wszystkim jest to zabieg bardzo przyjemny i jest to zdecydowanie taki zabieg, który można by było polecić osobom na przykład posiadającym skórę wrażliwą, skórę skłonną do powstawania wenektazji, czyli do tych rozszerzonych naczynek, dla osób, które nie mogą wykonywać na przykład bańki chińskiej, masażu takiego mocniejszego, nie mogą wykonywać endermologii, nie mogą robić właśnie masaży próżniowych, to tutaj mamy świetne rozwiązanie, bo działamy bardzo podobnie, ale zabieg jest zdecydowanie bardziej przyjemny. Nie ma po nim takiego efektu, że skóra robi się czerwona, że skóra jest taka bolesna w dotyku, że mogą pojawić się te śniaki. Właśnie nie. Jestem ciekawa, jak skóra będzie się, jakie będą odczucia na przykład jutro u mnie, ale powiem wam, że zaraz po zabiegu miałam wrażenie, jakbym była taka lżejsza i nawet jak dotykałam skórę właśnie w tej okolicy tutaj moich ud i pośladków, to ona była taka fajnie napięta, więc coś jednak w tym zabiegu jest, zobaczymy jak będzie jutro. Przy okazji wam zdradzę, że jeśli chodzi o ten poprzedni zabieg, który wykonywałam, czyli ten zabieg z masażem próżniowym, to jestem też bardzo pozytywnie zaskoczona, bo myślałam, że mogą pojawić się siniaki, tak jak w przypadku standardowej endermologii, którą jakiś czas temu robiłam. A tu się okazało, że nie było mowy o żadnych siniakach. Oczywiście ta skóra była taka wrażliwa podczas dotyku, ale bardzo fajnie napięta już na następny dzień. Już po tym jednym zabiegu była super taka, słuchajcie, zbita i napięta. Mimo tego, że pani, która wykonywała mi zabieg, pani fizjoterapeutka, powiedziała, że po jednym zabiegu to raczej nic nie będzie widać. A ja, słuchajcie, już widziałam, także coś w tym jest. Zobaczę, jak będzie jutro, tak żebym mogła też wam coś więcej na temat tych zabiegów powiedzieć. Na pewno dam wam znać w najbliższych filmach, ale jak na razie to przyznaję, że jestem bardzo zadowolona z zabiegów, które do tej pory wykonałam i wykonuję, czyli m.in. działanie mezoterapią mikroigłową na twarz, kwasy, peeling dyniowy, właśnie te zabiegi na ciało. Jeszcze nie zdecydowałam dokładnie, który zabieg na ciało będzie dla mnie najbardziej odpowiedni, ale tak jak mówię, jest super. No i na pewno wykonam lawatron na twarz, właśnie tutaj w okolicy mojego podbródka, szyi i oczu i zobaczymy, jak będzie wtedy, ale jestem na pewno bardzo podekscytowana. Także słuchajcie, w opisie do dzisiejszego filmu zostawiam wam namiary, oczywiście, tak jak zawsze, na salon Jasumi Białłęka. Zostawiam wam link do strony, link do tego zabiegu, gdzie możecie sobie też nieco więcej poczytać, jak on przebiega, co i jak. No i też mam dla was niespodziankę, o której się dzisiaj dowiedziałam, więc koniecznie rozwińcie opis do tego filmu, bo niespodzianki są super, są naprawdę super. Także taka mała zapowiedź, co i jak. Dobra. Idę, słuchajcie, dalej ogarniać to, co sobie dzisiaj zaplanowałam, a trochę sobie zaplanowałam roboty. No i mam nadzieję, że mimo tego zimna za oknem, to będzie całkiem fajny dzień. Tandarara! Właśnie kurier przywiózł moją przesyłkę, której nie mogłam się doczekać. Oczywiście jest i Pipo zainteresowany, co to za duży karton. A jakiś czas temu opowiadałam wam o tym, że poszukuję nawilżacza i powietrza i takiego sprzętu, który będzie również oczyszczał powietrze. No i oczywiście Dyson ma te wszystkie funkcje, na których mi zależało. Wybrany. Zaraz trzeba będzie go rozpakować z pudełka.
i się nim zająć. Nawet nie wiecie, jak się cieszę. Będę robić testy i na pewno zrobię film tutaj na moim kanale, gdzie opowiem Wam dokładnie co i jak. Czy jest to sprzęt wart swojej ceny i czy rzeczywiście sprawdza się tak, jak powinien. Nie chcę nic mówić, ale przebija trochę słoneczko, a mówiłam Wam wcześniej, że pogoda dzisiaj jest taka typowo zimowa, no właśnie, a tutaj proszę bardzo, troszkę mi tu przebija słoneczko, cudownie, a ja słuchajcie, właśnie sprzątam, zajęłam się trochę za sprzątanie tutaj w sypialni i też muszę sobie wyczyścić większość moich perfum, a tak przy okazji pomyślałam, bo bardzo często ostatnio mnie pytacie, poleć jakieś fajne zapachy na jesień, zimę, albo które są Twoje ulubione, takie właśnie aromaty otulające, ciepłe, więc tak sobie pomyślałam, że może pokażę Wam od razu, skoro już tutaj jestem, które z tych perfum to są takie moje ulubione, takie perełki, właśnie na ten okres jesienno-zimowy, może coś Was zainteresuje, postaram się też zostawić Wam linki w opisie do dzisiejszego filmu z tymi propozycjami. No, jestem ciekawa, kto z Was już je zna, albo napiszcie też w komentarzach, jakie są Wasze ulubione perfumy, zapachy na jesień, zimę. Słuchajcie, ja ostatnio stwierdziłam, że muszę sobie zrobić taką moją wyjątkową, wyjątkową kolekcję zapachów i tylko ich się trzymać. Nie kupować już, wiecie, żadnych dodatkowych tam zapachów, jakichś nowych. Zresztą powiem Wam nawet szczerze, że ostatnio mam wrażenie, że w tych perfumeriach to wszystkie zapachy się jakoś tak cały czas powtarzają. Że ciągle jest to samo, tylko są odświeżane delikatnie jakieś tam aromaty, a nie pojawia się nic takiego wyjątkowego, a ja mam takie zapachy, więc pomału sobie je kolekcjonuję, kupuję i jak już będę mieć wszystkie, to wtedy dam Wam znać, jak wygląda taka kolekcja moich, typowych moich zapachów. Dobra, pokazuję Wam teraz kilka takich perełek wybranych, które mogą się u Was sprawdzić na jesień-zimę. Pierwszy zapach, który mogłabym Wam polecić właśnie na ten okres jesień-zima, otulający, ciepły, bardzo zmysłowy, to jest oczywiście Jean Paul Gaultier i klasik, jeden z pierwszych zapachów marki, który moim zdaniem jest jednym z najpiękniejszych i jest naprawdę wyjątkowy, zmysłowy, taki elegancki, sprawdzi się na dzień, na noc. Tutaj mamy na pewno drzewo sandałowe, mamy ambrę, wanilię, mamy bób tonka, ale mamy również róże i rum. To jest taki, powiedziałabym, kwiatowo-orientalny zapach, cudownie się utrzymuje na skórze, bardzo trwały, niesamowicie piękny, no zobaczcie nawet na ten flakon. Także to jest jeden z takich moich kultowych zapachów, do którego wracam od lat i który mogę Wam właśnie dzisiaj polecić. No dobrze, następny zapach, który mogę Wam polecić również w ciągu dnia, taki powiedziałabym bardziej otulający, nieco pudrowy, kwiatowy, delikatniejszy, to jest właśnie Jo Malone angielska gruszka i frezja. No i tak jak widzicie w nazwie wyczuwalna jest frezja, patchouli, właśnie ta gruszka, białe kwiaty, bardzo taki delikatny, ale żebyście nie mylili tego z delikatnym w sensie, że szybko się ulatnia, bo nie, długo się utrzymuje na skórze. Zobaczcie, przepiękny flakon. Poleciłam kilku osobom właśnie tę wersję, ten zapach Jo Malone i wiem od Was, bo dostałam feedback, że bardzo Wam się ten zapach spodobał. Także myślę, że to jest taka właśnie wersja jesienna, nieco zimowa, ale przepiękna. Teraz będzie coś bardziej, bym powiedziała, wieczorowego, chociaż to też zależy od Was i Waszego nastroju. Perfumy, w których jestem absolutnie zakochana od momentu, kiedy je sobie kupiłam, czyli Estée Lauder Desert Eden. To są naprawdę bardzo wyjątkowe perfumy i też mają taki zapach, bo one są drzewne, kwiatowe, ale powiedziałabym takie nieco orientalne. I tutaj rzeczywiście możecie je troszeczkę kojarzyć z takim aromatem zapachów indyjskich, takich bardziej, powiedziałabym,
arabskich, bardzo fajny aromat. I mimo tego, że są to jasne perfumy, a mówi się, że stosowane takie właśnie jasne perfumy są zazwyczaj na dzień, to moim zdaniem one ze względu na swoją intensywność zapachu bardzo dobrze sprawdzą się wieczorem, bo wystarczy ich odrobinę i ten aromat naprawdę długo utrzymuje się na skórze, nawet na waszych ubraniach. Powiem wam, że zawsze jak nim pachnę, to wszyscy pytają, co to za zapach, co tak pachnie. No i to jest właśnie to. Poza tym mamy, zobaczcie, piękne, ekskluzywne butelki szklane, wykończone takim złotym korkiem. Wyjątkowy, słuchajcie, prezent dla kogoś bliskiego, jeśli myślicie na przykład w kategoriach właśnie jakichś już prezentów świątecznych. Także naprawdę bardzo fajny zapach do sprawdzenia i myślę, że znajdzie się grupa osób, która się w nim zakocha. Z ciepłych, otulających jeszcze zapachów mogę wam oczywiście polecić kolejny klasyk, czyli Michael Kors Sexy Amber i myślę, że większość z was ten zapach będzie doskonale znała. I to też jest taki zapach, do którego uwielbiam wracać, bo on właśnie jest niesamowicie seksowny, jest piękny i uwierzcie mi, że mężczyźni zwracają uwagę na ten zapach. Tutaj z kolei mamy paczulę, mamy piżmo, mamy bursztyn, mamy drzewo sandałowe, więc no już możecie sobie wyobrazić, że to jest właśnie taki ciepły, otulający zapach, idealny na wieczór, idealny też w ciągu dnia, wystarczy go niedużo, bo też jest bardzo intensywny, także naprawdę jeden z moich ulubionych zapachów, jeśli chodzi o Michaela Korsa, bo wiecie co, na przykład jeszcze w zeszłym sezonie, czekajcie, sięgnę sobie tutaj, uwielbiałam ten zapach, limitowana edycja, on się nazywał Shimmering Starlight Shimmer. Niestety nigdzie go nie mogę dostać, a to jest też przepiękny zapach, taki właśnie ciepły, otulający, nieco męski, nieco taki arabski, drzewny, korzenny. Muszę się rozejrzeć bardziej, czy gdzieś jeszcze dostanę tę wersję, bo to był naprawdę też wyjątkowy zapach na jesień i zimę. I coś na zakończenie, perełka na zakończenie, to będzie marka Sisley i to jest Izia Lenui. To jest taka wersja, no można by powiedzieć, bardziej wieczorowa, chociaż powiem wam, że jak pryskam się tymi perfumami, to mój Massimo zawsze mówi, co tak pięknie pachnie. To są zdecydowanie perfumy kobiece, takie dla kobiet, powiedziałabym, nawet bardziej dojrzałych, bo one są seksowne, one są takie eleganckie. Właśnie do takiej kobiety, odważnej, eleganckiej, szukającej zapachu, który będzie taki niezwykły. Coś w tym aromacie jest. Słyszałam od niektórych osób, że te zapachy nie są do końca trwałe, ale muszę wam powiedzieć, że ta wersja jest naprawdę bardzo, bardzo trwała. Długo się utrzymuje na skórze. Tutaj mamy czarną porzeczkę, mamy mandarynkę i kardamon, mamy też frezję i magnolię, no i co jest ciekawe, mamy tutaj paczulę i wanilię, więc no, możecie sobie wyobrazić mniej więcej, jaki to jest aromat. Poza tym przepiękna butelka, która nawet wygląda troszeczkę tak, jakby miała tutaj bursztyn. No, też kolejny zapach, który moim zdaniem będzie super na wieczór, ale też w ciągu dnia jego odrobina będzie was otulać, będzie was rozgrzewać. Także teraz widzicie, taka moja, powiedziałabym, śmietanka, chociaż mam tych zapachów dużo więcej, bo na przykład Tom Ford i Black Orchid to jest w ogóle oh, must have, ale myślę, że te, które wam teraz pokazałam, to są właśnie takie wyjątkowe perełki, więc jeśli czegoś takiego szukacie, lubicie takie aromaty nieco bardziej drzewne, korzenne, otulające, ciepłe, z drzewem sandałowym, między innymi z paczulą, z piżmem, to te propozycje mogę wam zaoferować. Dobra, słuchajcie, moja nowa zabawka podłączona, już działa, już nam czyści powietrze i je dodatkowo nawilża. Muszę wam powiedzieć, że całkiem duży ten Dyson, ale mamy tutaj pilota, którego już sobie obcykałam co i jak. Muszę jeszcze pobrać aplikację na telefon, żeby też to fajnie wszystko miało sens, żeby można było sterować. Jest niesamowicie cichy.
powietrze w tej chwili wydostaje się tutaj z tej części, więc unosi nam się taka mgła, jak to było tam opisane. Ustawione wszystkie funkcje, proszę bardzo, automatycznie. No, zobaczymy, jak to będzie. Dam wam znać za jakiś czas, a w sumie to zrobi taki film, myślę, właśnie o tym teście Dysona. Nawilżacz, oczyszczacz powietrza. No, ale powiem wam, że jestem bardzo podekscytowana nim. Zbiornik z wodą napełniony. Zobaczymy, jak to będzie. I nasza pierwsza noc z opcją właśnie w trybie nocnym, z takim nawilżaniem i oczyszczaniem powietrza. No dobra, słuchajcie, przycupnęłam sobie tutaj przy łóżku, bo muszę wam się pochwalić, że zrobiłam prawie wszystko to, co sobie zaplanowałam. Między innymi posprzątałam w domu, zrobiłam pranie, poprasowałam sterdę, słuchajcie, prasowania. Także poprasowałam, odpisałam na masę maili, odpisałam na komentarze tutaj na YouTubie i na Instagramie. Zmontowałam dwa reelsy. Muszę jeszcze, w sumie muszę, tak sobie założyłam, że chciałabym jeszcze przeczytać kilka rozdziałów książki, którą aktualnie czytam. Później zrobić sobie spa. Wiecie, wanna, bąbelki i tak dalej. Kolacja. Można iść spać. Ale właśnie, skoro jesteśmy przy książkach, to tak na zakończenie dzisiejszego filmu trochę wam tutaj pogadam, bo ktoś ostatnio mnie też dopytywał, co ja aktualnie czytam, jakie książki. Ja już kiedyś wam opowiadałam o tym, że jeśli chodzi o książki, które ja czytam, są to najczęściej książki rozwojowe, ewentualnie jakieś poradniki, magazyny medyczne, magazyny kosmetyczne, kosmetologiczne i wszelkiego rodzaju publikacje, które można znaleźć na przykład na PubMed albo na PubHub. Ja po prostu tak lubię. Mi jest szkoda czasu tracić go na jakieś powieści, kryminały, thrillery, autobiografie i całą resztę. No i właśnie, skoro jesteśmy w temacie książek, to aktualnie, słuchajcie, czytam, jestem w połowie, książkę Każdemu sprzedasz wszystko, co zechcesz i muszę wam powiedzieć, że jest naprawdę bardzo ciekawa. Mimo tego, że jest taka malutka i wygląda na cieniutką, to fajnie się ją czyta. Jest tutaj dużo bardzo takich ciekawych historii i zagadnień, więc jeszcze nie skończyłam, ale na pewno dam wam znać na Instagramie, czy warto, czy nie. Tak jak mówiłam, książki rozwojowe, ale pokażę wam, co mam w zapasie. Tadam, tak. Książka, którą już dawno chciałam przeczytać i słyszałam o niej bardzo dobre opinie, to jest Fenomen poranka, czyli jak zmienić swoje życie. Ja co prawda jestem rannym ptaszkiem i większość z was o tym doskonale wie, więc nie mam problemów z tym, żeby rano wstać, żeby się ogarnąć i tak dalej, wstaję dosyć wcześnie rano, ale jestem bardzo ciekawa tej książki. Nawet ostatnio Krysia też mi o niej mówiła, że przeczytaj, bo jest genialna, chociaż na początku nie mogła tam się, wiecie, z nią ten, a później się okazało, że jest jednak świetna. I jak pokazałam wam tę książkę na Instastory, to też dostałam od was bardzo dużo informacji. Tak, Anita, super zrobiłaś, bo to jest genialna książka, fajnie, że będziesz ją czytać, na pewno będziesz z niej zadowolona i mam nadzieję, że tak będzie, więc na pewno po tym maleństwie sięgnę po kolejną książkę, czyli Fenomen poranka. Następna książka, którą również poleciła mi Krysia, to jest Napoleon Hill, Myśl i bogać się. I też o tej książce słyszałam dosyć dużo dobrych opinii. Ona się teraz pojawiła chyba w jakiejś aktualizacji, ale akurat jak chciałam ją kupić sobie w Empiku na stronie, to jej nie było, nie była dostępna, więc wzięłam sobie tę wersję. Zobaczymy też, jak się sprawdzi, więc na pewno będę ją czytać po Fenomenie poranka, ale słuchajcie, dostałam jeszcze od Pawła Borkowskiego książkę w prezencie, a Paweł wie, że ja uwielbiam czytać książki, więc książka to jest zawsze bardzo dobry prezent i to już jest zupełnie coś innego, a to jest książka W kręgu krom, podobno świetna. To jest z kolei powieść, a ja już wam powiedziałam, że no ja jednak wolę książki rozwojowe, jakieś poradniki. Natomiast Paweł czasami podrzuca mi genialne książki, słuchajcie. Ostatnio też czytałam, jakiś czas temu czytałam książkę, którą dostałam od Pawła. Tam była mitologia troszeczkę w innym ujęciu,
bardzo zabawna. A wiem, że Paweł ma bardzo dobry gust, jeśli chodzi o książki i właśnie podrzuca mi fajne, ciekawe rozwiązania, więc to jest książka, którą na pewno zabiorę ze sobą do Włoch, jak będziemy teraz jechać na święta. Myślę, że do tego czasu spokojnie przerobię te, a to będzie taka wisienka na torcie na zakończenie tego roku, bo tak jak mówię, na święta wyjeżdżamy do Włoch, a zostaniemy tam, no wrócimy do Polski w nowym już roku, więc to będzie taka moja perełka, która będzie uzupełniać moje dni. Także słuchajcie, taki mam zapas książek na najbliższy czas, to zamierzam czytać, więc teraz już doskonale wiecie, a przynajmniej te osoby, które mnie o to pytały. No dobra, to ja jeszcze idę, słuchajcie, tak teraz przyszło mi do głowy, będę jeszcze zaliczać ćwiczenia, później spa, kolacja i podkołderka. I minął cały dzień. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że byliście po raz kolejny w tym dzisiejszym vlogu. Mam nadzieję, że Wam się miło oglądało. No i oczywiście widzimy się w kolejnej publikacji, także cieplutko się trzymajcie. Do zobaczenia. Przypominam o linkach w opisie. Do zobaczenia. Pa! Buziaki, pa!